witam z tej strony TechNews YouTube, pobieraczek.pl. I co z nim dalej? O, teraz tak na serio. Pobieraczek.pl, przysłali ci e-maila bądź list do zapłaty. Kupa śmiechu. No ale cóż, zacznijmy od początku. Pobieraczek.pl każe nam płacić, tak? No dobrze, tylko nie wiemy za co. Usługodawca usługi Usenet, czyli pobieraczek.pl, mówi, że mamy zapłacić za użytkowanie, czyli pobieranie z jego serwisu plików, jeśli w ogóle je ściągnęliśmy. Jeśli w ogóle. Dobrze. Przy rejestracji akceptujemy regulamin, w którym jest zapisane, że po 10 dniach, pisze, 10 dni pobierania bez opłat, tak? No dobrze, po 10 opłat, informacja dla użytkownika. Przeczytam to. Podczas 10-dniowego bezpłatnego okresu próbnego przysługuje nam prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Po upływie 10 dni okresu próbnego ważność i koszt umowy zgodnie z regulaminem. Niestety ten koszt jest bardzo wysoki. Do mnie napisali po jakichś 2 latach, tak jak to tam stwierdzili, że niby ściągałem coś, ale to jest zupełnie nieprawdą, tak? Co mogę wam powiedzieć? Byłem z tym u prawnika i też mi wyłożył jasno rzecz. Serwis pobieraczek.pl działa nieprawnie, z tym co wiadomo. Niby pisze nam, że podpisujemy z nim umowę, no ale halo, halo, jaką umowę? Przepraszam bardzo. Czy ty, czy ja podpisywałem z nim jakąś, nie podpisywałem, jakąś umowę cywilnoprawną? No właśnie nie. Czy usługodawca pytał się mnie, czy chcę z nimi podpisać, czy zgadzam się na ich warunki? Nie. Czy podawałem im PESEL, co jest głównym atrybutem do podpisania jakiejkolwiek umowy? Nie, nie podałem ani NIP-u, ani PESEL-u. Nawet o to nie pytał. Nawet nie pytał, ani nie prosił o to. I właśnie to ich dyskwalifikuje. Niby piszą sobie paragrafami, artykułami, ale to jest nieprawda. Znaczy, nie, że nieprawda, tylko jest to po prostu niezgodne z... jest to niezgodne z prawem. Co tu więcej? Przede wszystkim jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, z osobą niepełnoletnią nikt nie ma prawa nic podpisać, po prostu nikt nic. Nie masz ukończonych 18 lat i tyle. No i tutaj mamy jeszcze ciekawego. Przysyła nam list, tak, w którym jest zapisany adres IP. Bardzo prosto, możemy sobie zlokalizować to IP. Wchodząc na pierwszą, lepszą stronę, ja tutaj wszedłem na lokalizacja.ip.pl, wpisujemy w diagram adres IP. Oczywiście ten adres nie jest mój. Wpisujemy i lokalizujemy ten adres, który dostałem w mailu tam od nich. Zupełnie był oddalony o jakieś 200 km ode mnie. Przepraszam bardzo, szkawkę mam. O jakieś 200 km ode mnie. Dlatego to też ich dyskwalifikuje, jakby nie mają żadnych podstaw na to. Jest taka strona, pozew zbiorowy, czyli pozywamy zbiorowo.pl. Można się tutaj zarejestrować, używając swojego konta na Facebooku, Windowsie, Google, Twitterze, Yahoo i jeszcze co tu mamy? OpenID, dokładnie. Możemy także się zarejestrować klikając dołącz teraz, wpisując swoje dane i dołączyć się do pozwu zbiorowego na pobieraczek.pl. Ja sam jestem tutaj dodany, w każdym razie zapraszam. Moim zdaniem nie powinno się tego płacić, to jest po prostu naciąganie i nabijanie kieszeni jakimś debilom, tak? I to wszystko.
robią kasę na ludziach, którzy nie są, jakby to powiedzieć, bardzo dobrze zorientowani temu, co klikają, tak? Po prostu robimy tak, to tak, klik, 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 tak, tak, o. Dokładnie tak. No ale co można tutaj poradzić? W każdym razie takie jest moje zdanie, każdy może mieć inne. Ja tak zrobiłem i wyszedłem z tego, że tak powiem, cało. Oczywiście jak chcesz, możesz zapłacić, ja do tego nic nie mam. No ale każdy ma swój rozum i robi co uważa. Myślę, że ci pomogłem. Zapraszam na mój kanał Technius YouTube, czyli youtube.com/user/burak19971. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, oceniania, komentowania różnych filmów. Kanał się pomału rozwija. Myślę, że wszystko będzie szło w jak najlepszym kierunku. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Technius YouTube.